Cześć, tu Aga. Witam Ciebie na kolejnym filmie. I dzisiejszy odcinek, czy film poświęcony jest praktyce jogi. O ten film prosiliście od dawna, abym podpowiedziała Wam troszeczkę takich, zasugerowała, jak zaplanować swoją codzienną praktykę. Tak, aby ta praktyka stała się naszym przyzwyczajeniem, czymś, co robimy, bez czego nie możemy po prostu żyć. Pierwszą rzecz, którą Tobie zasugeruję i którą warto przemyśleć, kiedy planujesz swoją praktykę jogi, jest to intencja, czyli z czym chcesz pracować. W jodze kundalini mamy wiele różnych medytacji, kryi, które koncentrują się na konkretnej intencji. Na przykład możesz pracować czy praktykować różne kryje, medytacje, afirmacje dla poszczególnych czakr, dla narządów, organów Twojego ciała, na przykład na nerki czy na wątrobę, na samopoczucie, na przykład pewność siebie czy pokochanie swojego życia. Możesz praktykować też skupiając się na kreowaniu obfitości, prosperity. I na przykład też możesz, jeszcze inny przykład to jest wzmacnianie Twojej intuicji. Czyli jest tego, oczywiście to są przykłady, jest tego wiele i tutaj warto wyznaczyć sobie taki cel, z czym chcesz pracować. Jeżeli oglądałaś wcześniej, czy oglądałeś moje filmy wcześniej, czy znasz jogę kundalini, to wiesz, że my często wyznaczamy sobie postanowienie 40 dni, bo 40 dni to jest taki czas, kiedy zmieniamy nasz nawyk. Dlatego też sugeruję Tobie, aby właśnie tą intencję, z którą chcesz pracować, postanowić sobie na 40 dni. Czyli przez 40 dni pracujesz, czy to z intuicją, z pewnością siebie, z piątą czakrą, z czymkolwiek, jakikolwiek cel sobie wyznaczysz, wyznaczasz sobie czas 40 dni. Ja jestem przeciwniczką tego, abyśmy codziennie zadawali sobie po prostu praktyk tyle, że nie wiem, ma być trzy różne kryje, dwie medytacje, pranayama i jeszcze może afirmacje. Uważam, że mniej to znaczy więcej, dlatego też, że im robisz tego więcej, to tak, na początku mamy dużo entuzjazmu i robimy to bardzo chętnie, ale po kilku dniach ten entuzjazm troszeczkę opada i nie chce nam się już tego robić i podchodzimy do tej praktyki tak, jakbyśmy to musieli zrobić. Dlatego też pamiętaj o tym, że Twoja praktyka jogi to jest praktyka na całe Twoje życie, także nie musisz rozwiązać wszystkich swoich problemów czy z wszystkim pracować w ciągu, nie wiem, krótkiego czasu. Po prostu wyznacz sobie, że teraz pracujesz z tym, a nie z niczym innym. I właśnie, less is more, czyli mniej jest więcej. Skup się dokładnie na tym, co robisz i poświęć 100% uwagę na to. I tutaj Tobie sugeruję taką rzecz, aby wyznaczyć sobie chociaż jedną rzecz z tej Twojej całej praktyki, bo na przykład na tą praktykę może się składać kryja, medytacja, afirmacje. To wyznacz sobie jakoś chociaż jedną z tych rzeczy, którą będziesz robić codziennie, bez zaprzestania. Czyli nie masz ani jednego dnia przerwy, robisz na przykład 40 dni medytacji lub 40 dni afirmacji lub konkretnej kryi. Możesz też oczywiście zrobić cały ten program przez 40 dni, ale tak jak wspomniałam wcześniej, czasami to kończy się takim zniechęceniem, nie chce nam się i po prostu zmuszamy się do tego. Dlatego też ja mam taką sugestię, aby wyznaczyć sobie 40 dni z danym problemem czy z danym celem, nie chciałabym to nazywać problemem, ale właśnie z daną intencją i wtedy możesz sobie tą praktykę tak zorganizować według swoich aktywności codziennych. Czyli na przykład, jeżeli wiesz, że nie wiem, w poniedziałki musisz wcześniej być w pracy, masz cały dzień bardzo napięty grafik, to wiesz, że może być troszeczkę mniej czasu, aby zrobić całą praktykę. Dlatego ten poniedziałek na przykład, to jest przykładowy, wyznaczasz sobie coś, że chociaż zrobisz afirmację albo chociaż oczywiście tą codzienną praktykę, którą wyznaczyłaś sobie na początku, to też na pewno i afirmacja lub rozgrzewka do tej praktyki. Czyli robisz sobie założenie, że w takie dni, kiedy jest troszeczkę napięty nasz czas, to i tak praktykujesz, ale być może dasz sobie troszeczkę luzu więcej na to, aby ta praktyka właśnie nie stała się taką praktyką, że wracasz wieczorem, jesz kolację i dopiero po kolacji jeszcze siadasz do praktyki i to dla Ciebie jest trudne. Natomiast w inne dni, kiedy masz więcej czasu, poświęcisz na to troszeczkę więcej uwagi.
Inną moją sugestią jest to, aby zorganizować sobie czas rano. Moim zdaniem poranna praktyka jest takim, jest czymś, co zmienia kompletnie nasz dzień. Ja wiem, że niektórzy z Was nie mają takiej możliwości, albo Wam się wydaje, że nie macie. Na przykład mamy, które mają małe dzieci, albo wcześniej chodzimy do pracy, czy wracamy z nocek. To są takie inne sytuacje skrajne, ale jeżeli czujesz, że dlatego tylko, że nie chce Ci się wstać, albo właśnie będziesz musiała wstać o godzinę wcześniej, a tu jesteś zmęczona, warto jednak to przełamać i zrobić i mieć ten czas. I tutaj Wam sugeruję znowuż chociaż 5 minut. 5 minut na Twoją poranną praktykę myślę, że znajdziesz, bo podejrzewam, że znajdujesz te 5 minut na przejrzenie Facebooka czy na Instagrama, na wypicie kawy, na umycie zębów, więc też niech ta praktyka chociaż będzie 5-minutowa. I tutaj możesz zrobić na przykład codziennie powitanie słońca, czy właśnie jeżeli Twoja medytacja trwa, nie wiem, 3-5 minut, to niech ta medytacja będzie rano. Możesz sobie zrobić rytuały tybetańskie, one trwają niedługo czasu, niedużo czasu, więc też myślę, że to jest coś, co możesz zrobić rano. Czy rozgrzewkę, którą znajdziesz na moim kanale, jest wiele rozgrzewek do różnych medytacji, albo wybierzesz sobie swoją własną, lub tak jak wspomniałam wcześniej, powitanie słońca. Jeżeli masz troszeczkę więcej czasu, to dodajesz do tego też tą codzienną praktykę, tylko tą, co wyznaczyłaś sobie na 40 dni, na przykład tą medytację. Druga rzecz, którą możesz zrobić codziennie, to w ciągu dnia nastaw sobie alarm i to może być w biurze, w pracy, gdziekolwiek jesteś, ale wyznacz sobie godzinę, gdzie zadzwoni alarm i Ty na chwileczkę przerywasz i robisz ćwiczenia oddechowe, wyznaczasz sobie jakiekolwiek. Teraz tutaj to nie musi być ćwiczenie oddechowe, które robisz przez 40 dni to samo, ale codziennie coś, na przykład to może być oddech ognia, oddech jednominutowy, niedługo dla Was nagram oddech jednominutowy. Może to być też ujjayi oddech lub cokolwiek innego, na przykład naprzemienny oddech, albo po prostu świadome oddychanie. Dzwonek dzwoni, czy Twój telefon zadzwoni, alarm, zamykasz wszystko, zamykasz oczy i rozpoczynasz. I to też może trwać minutę, 3 minuty. Zobaczysz, jak zmieni to Twój dzień, Twoją energię, przepływ energii. I trzecia rzecz, którą możesz wykonać codziennie, która mnie to nie jest obowiązkowe, ale jeżeli masz na to możliwość i ochotę, to też wieczorna praktyka. I wieczorna praktyka to powinna być taka praktyka, która nas uspokoi, przygotuje do dobrego snu, na przykład jakaś spokojna medytacja, na przykład medytacja Kirtan Kriya lub inna medytacja, która Ciebie uspokoi. Może być to też praktyka afirmacji, czy na przykład yoga nidra, czy yoga yin, czyli coś takiego, co nam bardzo uspokaja nasz układ nerwowy i niech to będzie taki Twój rytuał, który może też potrwać, nie wiem, 5, 10, 15 minut, bo tak nawet yoga yin możesz wykonać jedną czy dwie pozycje z praktyki yogi yin i to też Ciebie uspokoi. Raz w tygodniu jednak wyznacz sobie czas, kiedy poświęcisz na tą praktykę trochę więcej. Czyli na przykład ja robię zawsze w niedzielę rano, wstaję wcześnie i niedziela, wiem o tym, że będę praktykować 2,5 godziny i praktykuję, akurat teraz jestem podczas praktyki Jupiter Kriya i to jest godzinna praktyka plus Kriya na prosperity, rozgrzewka i tak dalej. Także poświęcam sobie czas chociaż raz w tygodniu, że wiem, że wstanę wcześniej i to jest ten mój czas porządnej, takiej dłuższej praktyki. Więc sobie też do tej razy wyznaczyć sobie chociaż jeden dzień w tygodniu. I inną rzeczą, którą też polecam, jest to wybrać sobie jeden dzień lub dwa dni w tygodniu, kiedy pracujesz, praktykujesz razem z grupą. Czyli na przykład idziesz do studia jogi i jesteś razem z innymi osobami, czy na przykład dołączysz do mojego Satnam klubu, czy do medytacji wspólnej, także czujesz też energię grupy. Tutaj też zwracam uwagę na to, aby nie uzależniać się od tego, że tylko praktykujesz jogę z grupą, bo wiele osób tak robi, że tylko chodzi do studia jogi i nie potrafi praktykować samemu. Moim zdaniem bardzo ważna jest Twoja indywidualna praktyka, taka właśnie, kiedy Ty też potrafisz to zrobić sama, ale raz czy dwa razy w tygodniu, czy kilka razy w tygodniu też to robisz z grupą. Tylko nie zapominaj o tej części innej, kiedy też praktykujesz sama. I teraz specjalne okoliczności, na przykład wakacje. Wyjeżdżasz na wakacje, boisz się, że nie zdołasz wszystkim swoim postanowieniom. I tutaj wracam do pierwszej części, less is more, czyli
podczas wakacji wyznacz sobie też, jak będziesz praktykować, zaplanuj. I nie narzucaj sobie całego pełnego programu, bo chociaż mamy takie chęci, kiedy wyjedziemy, kiedy jesteśmy z rodziną, czasami nie starcza nam na to czasu, nie mamy warunków. Więc też, niech to będzie chociaż krótka medytacja, czy ta medytacja, którą postanowiłaś sobie przez 40 dni, nie przerywasz, na nią się znajdzie czas, a do tego dołączysz być może rozgrzewkę, powitanie słońca, rytuały tybetańskie. Jeżeli podczas wakacji jest taki moment, kiedy masz na to czas, to właśnie znowuż możesz wykonać swoją kryję. Raz może chociaż, czy dwa razy podczas tej wakacji, ale jeżeli jej nie wykonasz, to też nic się nie stanie. Ale pamiętaj mimo wszystko, aby ta codzienna praktyka, żeby chociaż te kilka minut poświęcić, żeby nie przerwać. I inna taka ważna sytuacja, która nam się może zdarzyć, to jest choroba. Czasami tak jest, że zachorujemy i naprawdę nie mamy siły, żeby usiąść na matę i zrobić tę wszystką praktykę. Tutaj polecam Wam praktykę na uzdrowienie, gdzieś tutaj mam u góry możecie kliknąć sobie posłuchać. Właśnie w takich momentach możecie ją zrobić nawet w łóżku, na leżąco. Polecam też afirmacje, obojętnie jakie, jakieś jogę nidrę, którą możecie posłuchać. Coś, co i tak nie przerwie Twojej praktyki, ale pomoże Ci w uzdrawianiu Twojego ciała, Twojego organizmu. Mam nadzieję, że troszeczkę zainspirowałam Ciebie do ułożenia swojej praktyki, że to jest jasne. Jeżeli nadal masz wątpliwości albo pytania, to koniecznie zostaw je na dole w komentarzu. Zostaw lajka, jeżeli Ci się spodobał ten film. Zasubskrybuj mój kanał, będzie mi bardzo miło. I czekam na Twoje komentarze i na Twoje feedbacki na temat tego filmu i na temat tego planu. Czy coś takiego właśnie Ci odpowiada, czy jeszcze czegoś szukasz innego. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym filmie. Satnam.